Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam do tego, abyście skorzystali z linku w opisie tego materiału. Dzięki temu będziecie mogli dołączyć do moich mediów społecznościowych, wesprzeć mnie, ewentualnie nawiązać współpracę. A dziś na tapet bierzemy sobie pozycję Drakula na Dzikim Zachodzie. Dość nietypowy tytuł, prawda? Ale jednak tak jest. Komiks, który został wydany przez wydawnictwo Elemental. Format taki troszeczkę komiksowy, czyli zeszytówka, która mniej więcej jest tych rozmiarów, więc przyjemnie się go trzyma w dłoni. Komiks, który przede wszystkim został stworzony przez trio włoskich artystów. Mówimy tutaj o Piredzie, Lambertim oraz Albano. Ten pierwszy Pireda stworzył scenariusz, natomiast Lamberti i Albano odpowiadają za rysunki. Mamy tutaj dwie historie, które dzieją się fabularnie. Jedna zaraz po drugiej. Są taką, ta druga część jest taką swoistą kontynuacją. Co do samego komiksu, tutaj mamy jego grzbiet, który prezentuje się następująco oraz tył okładki. Możemy oczywiście, że tak powiem, go nabyć sobie, choćby nawet tak jak widzimy na Best comics. Ja od razu tutaj powiem, bo nie widzimy ceny okładkowej, ale on jest gdzieś w granicach do dostania, nie wiem, 50, 60, może 70 zł. Nie pamiętam dokładnie, gdyż akurat tej ceny nie mamy tutaj podanej. Ale gdybyście chcieli, już teraz napomnę o tym, że w opisie na dole, do linku, możecie się zajrzeć i tam ten komiks będzie dostępny w sklepie, abyście mogli go kupić. Przejdźmy może teraz do. Samej historii, która jest bardzo ciekawa, i pierwsze, co mi się rzuca w oczy, naprawdę było to dla mnie o wiele bardziej pomocne niż mogłoby się wydawać. To jest to, że pojawia się tutaj przedmowa, za którą właśnie Gianluca Pireda odpowiada. I ona jest bardzo, bardzo, że tak powiem, dobrze tutaj napisana i troszeczkę rzuca nam światła na. Powstawanie w ogóle tego komiksu, gdzie on się pojawił, i tak dalej, i tak dalej. Świetna rzecz. Komiks, jak zauważymy, jest w Czerni i Bieli, co uważam nie jest jakimś złym zabiegiem. Ta Czerni i Biel bardzo, ale to bardzo dobrze pasuje do tej pozycji i przez to myślę, że nawet zyskuje na klimacie. Sama historia opowiada właśnie o Drakuli, o władzie, jak kto woli, czy po prostu krwiożerczym wampirze, który. Gdzieś tam, prawda? W Rumunii miał swoją wielką siedzibę, swoje zamczysko i po prostu wypijał krew z pięknych młodych dziewic, prawda? Ale i nie tylko. Tak mniej więcej można postrzegać bohatera, który jest tutaj właśnie, którym jest tutaj właśnie Dracula. Ale właśnie ta historia, to co wszystko teraz Wam powiedziałem. Tutaj się już nie liczy, to już było. Mamy skrócone mniej więcej, jak to wszystko wyglądało, i to, że właśnie poznajemy Drakule w chwili, kiedy ląduje w miasteczku Pennytown. Jest to miasteczko, jak wiele takich, które możemy poznać na Dzikim Zachodzie, prawda? I tutaj myślę, że nie będzie niczym nowym jeżeli powiem wam że mamy salon oczywiście jakiś banki, jest burmistrz szeryf i tak dalej i tak dalej no i właśnie w takim mieście ale nie od razu ląduje nasz bohater Dracula, trafia w ręce pewnej szamanki która ratuje mu na swój sposób życie a jeszcze wcześniej robi jej to wnuk jak do tego dochodzi i czym to jest spowodowane że musiał on trafić w ich że tak powiem, pod ich opiekę. Nie będę wam tego zdradzał. Mogę tylko powiedzieć, że to wszystko w późniejszym etapie ma swoje następstwa. I sam hrabia Drakula, którego tutaj widzimy, po prostu, w ramach podzięki, i w ramach, jak się może okazać, swojego kodeksu moralnego, który takowy posiada, decyduje się wypędzić z tego miasta pewnego złego człowieka, jak to bywa metodami, właśnie iście typowymi dla wampira, dla Drakuli, jako też i swoistego nietoperza, w którego potrafi się przekształcić. I to wszystko ma tutaj swoje. Konsekwencje w tym, co się dalej dzieje, bo dalej oczywiście przenosimy się do drugiej części, do drugiego tomu, gdzie już tutaj, właśnie drugi z artystów, czyli Emiliano Albano, odpowiada za rysunki. One są w pewnym sensie troszeczkę, bym powiedział, inne, różnią się. Nie wiem dlaczego, ale mam takie wrażenie, że nasz bohater tutaj trochę wygląda jak Mamoa, ten aktor, który gra Aquamena. Nie wiem dlaczego, ale mam takie, prawda, zauważcie, mam takie właśnie dziwne wrażenie. Nie jest takim złym zabiegiem, tylko tak troszkę to nietypowo wygląda. Przede wszystkim historia tutaj kroczy zupełnie inną ścieżką. Nasz Dracula, nasz Vlad cały czas. W tym mieście, w którym tutaj zawitał, które wydało się dla niego bardzo, ale to bardzo odpowiednie do dalszej egzystencji, trafia się taka oto postać, taki oto demoniczny, inny wampir, który jak się okazuje nie jest to z przypadku, on ma w tym swój cel. Jest to troszeczkę taka prywatna sprawa, prywatna zemsta, która go nakręca, a nasz sam Dracula, nasz sam Vlad, bohater, którego już mieliśmy okazję poznać, no jest, powiem szczerze, coraz lepiej postrzegany, mimo że pewne związane z nim, pewna związana sytuacja, która miała miejsce, jest z nim tutaj powiązana oczywiście niesłusznie. To wszystko z czasem zostaje wyjaśnione, a nasz sam bohater podejmuje się dalszych działań i jego droga tutaj jest naprawdę bardzo ciekawa, aczkolwiek brutalna. I jak to się wszystko kończy, jaki to ma dalszy finał? Myślę, że nie chciałbym, nie chciałbym tego wam po prostu zdradzać. Chciałbym, żebyście sami mogli sobie właśnie ten nabyć komiks. Mogę tylko dodać, że piękne rysunki ogólnie kilka stron ciekawych dodatków nam tutaj wydawnictwo Elemental zafundowało, co jest też bardzo fajnym plusem, nie ukrywam, jeżeli chodzi o tą pozycję, więc ja szczerze polecam. Tak jak wspomniałem, w opisie macie link, gdzie możecie nabyć ten komiks. Kurczę, jest fajny, jest fajny. Myślę, że takie mocne 7-8, coś w tym, tym przedziale, mocna 7 albo mocna 8. Kwestia jest po prostu tego, czy taki gatunek Wam pasuje. Jeżeli tak, możecie dać wyżej, jeżeli nie, no to niżej. Ale i tak jest to fajny komiks, bardzo mi się go Dobrze czytało, przyjemnie, naprawdę szybko, fajnie. A wiecie, u mnie jak szybko, to nie znaczy, że chce się go jak najprędzej pozbyć i mieć z głowy, tylko szybko czyli, że właśnie fajna lektura i przechodzi momentalnie. Zakończenie jest takie: ja nie zagłębiałem się, nie zaczerpnąłem wiedzy, czy są dalsze kontynuacje tej historii, ale powiem szczerze, że czytałem już kilka włoskich pozycji, i Dracula myślę, że jest jednym z lepszych dla mnie. Jakie ostatnim czasem właśnie miałem okazję poznać, więc super sprawa, naprawdę bardzo fajna pozycja. Szczerze polecam. Skomentujcie ten materiał, polubcie, udostępnijcie, będzie mi bardzo miło. Subskrypcja i dzwonek mile widziany, abyście nie, oczywiście nie, pominęli żadnych materiałów, które między innymi też choćby nawet od wydawnictwa Elemental już niedługo się pojawią na moim kanale. Także tyle z mojej strony, dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.